Dzień dobry Państwu Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami dzisiaj moim Państwa gościem jest Katarzyna postuszka chrobotowicz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu, a także Rada Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Pani przewodnicząca Iga Świątek, już w Radomiu, już po oficjalnej konferencji zawodniczki reprezentacji Polski oraz ich rywalek, czyli Rumunki zapoznały się z Halą RCS-ów w piątek, czyli już jutro o początek Meczu w ramach Beijing King Cup. Wybiera się pani na to wydarzenie? Wybieram się, panie redaktorze. Jeszcze nie wiem, czy będę uczestniczyłam, ponieważ jest to dwudniowe wydarzenie, czy będę uczestniczyła w dwóch dniach. Na pewno któregoś dnia, czy to będzie piątek, czy Wielka Sobota, na pewno udam się. Wielkie święto, oczywiście, wielka radość. Bardzo jestem dumna z tego, że tak duże sportowe wydarzenie odbywa się w naszym mieście. Natomiast przyznam, że. Trochę żałuję i trochę się wstydzę za to, co zawodniczka takie, takiej klasy, światowej klasy, ogląda wokół hali Radomskiego Centrum Sportu. Oczywiście mam tutaj na myśli stadion klubu Radomiak. Szkoda, że ta inwestycja nie została zakończona w terminie i szkoda właśnie, że pani Iga Świątek musi oglądać no niestety rozgrzebaną budowę stadionu Radomiaka. Mhm, ale jest rada jest są pozytywne na razie opinie od, od zawodniczek. Dobrze, że miasto Radom aktywnie stara się organizować tego typu wydarzenia, Oczywiście. no bo wiemy, to jest turniej, turniej tenisowy, to raz, wcześniej mieliśmy galę KSW, no i wiemy, że już są w panach kolejne wydarzenia, m.in. galas Kolejna gala mieszanych sportów walki, czy też festiwal krótki? Jak najbardziej potwierdzam to, co pan redaktor przed chwilą powiedział. Oczywiście każde takie duże wydarzenie sportowe, czy wydarzenie być może i muzyczne, bo być może będą również na e, Hali odbywały się e, wydarzenia również muzyczne. Mam tutaj na myśli jakieś koncerty. E, oczywiście to jest prestiż też dla naszego miasta. Dobrze, że e, Hala powstała, dobrze, że takie wydarzenia są, dobrze, że ściągamy również zawodników e, światowej klasy. Natomiast no, to, co powiedziałam wcześniej, szkoda po prostu, że że nie został dokończony stadion w terminie i że właśnie tacy zawodnicy muszą oglądać niestety takie otoczenie, jakie jest wokół hali radomskiego Centrum Sportu. Agencja Rozwoju Przemysłu w Radomiu, czyli takie teraz można powiedzieć medialne odbijanie piłeczki. Katarzyna Kajnowska wiceprezydent, mówi o tym, że ARP poinformowało, że nie ma możliwości realizacji inwestycji na terenie dawnej fabryki broni, że za, zaproponowano inną lokalizację. ARP odpowiada, że nikt o rezygnacji z inwestycji nie mówi, czyli w zasadzie, no, kto tutaj ma rację i no, czy ta inwestycja pani zdaniem? Powstanie, nie powstanie, Panie czego to wynika zamieszanie? Ja jestem przekonana, że inwestycja powstanie. Kwestia jest rewitalizacji dawnej fabryki broni i konstrukcji również tej technicznej, a myślę, że również jest kwestia kosztów. Ja oczywiście słuchałam tego, co mówiła u pana w studiu pani Katarzyna, pani wiceprezydentka Katarzyna Kalinowska, ale również zapoznawałam się z dokumentami przedstawionymi i z wypowiedziami przez przedstawicieli agencji. Rozwoju przemysłu. To jest kwota powyżej 200 milionów złotych. To jest rewitalizacja w zasadzie nie budynku, tylko rewitalizacja części technicznych, których stan w tej chwili również jest ciężko określić. Jest to konserwator zabytków. Na pewno również ta rewitalizacja powstanie. Wiem, że ARP stara się o dofinansowanie ośrodki na rewitalizację tej inwestycji. Natomiast dobrze i cieszę się bardzo, i bardzo dobrze się stało, że zaproponowali nową lokalizację. Chcą u nas zainwestować. Chcą, żeby powstał nowoczesny biurowiec, nowoczesny budynek o powierzchni z tego, co pamiętam, około 10 tysięcy metrów. I to jest ważne. Jestem przekonana, że również do rewitalizacji starej części fabryki, że do tej rewitalizacji oczywiście dojdzie. Tylko na to są potrzebne środki, na to są potrzebne również badania, to musi być wszystko odpowiednio zaplanowane, żeby po prostu nie zniszczyć tego waloru kulturowego, ponieważ ja go tak traktuję, jakim jest stara siedziba fabryki broni. Co w takim razie, Pani zdanie, mogłoby tam się znajdować, jeżeli nie inwestycja ARP? Myślę, że będzie to inwestycja ARP, że ARP będzie się starało o dofinansowanie środków. Natomiast najlepszym dla mnie rozwiązaniem być może powinno być tam, nie wiem, jakiś ośrodek kulturalny. Może jakieś muzeum? Mamy szeroką historię. Radom to jest miasto z bardzo dużą historią, więc bardziej bym szła w stronę kultury. Natomiast tak jak powiedziałam, jestem przekonana, że jeżeli przedstawiciel agencji rozwoju przemysłu mówi, że będzie ten budynek zrewitalizowany i starają się o to i spróbują otrzymać środki, to tak będzie. Natomiast cieszę się, że już padły konkretne propozycje co do powstania tego nowego biurowca. Wiem, że również inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym roku w trzecim kwartale, czyli w 2023 roku w trzecim kwartale. Ulica Czarna, dobra lokalizacja pani zdaniem? Czy jednak można było to umieścić Panie redaktorze, miejscu. powiem szczerze, że ciężko jest mi oceniać. Wiem, że tą lokalizację akurat przedstawi, przedstawił prezydent naszego miasta, czy też wiceprezydent pani Katarzyna Kalinowska. Myślę, że tutaj o tym, czy to będzie dobra lokalizacja, powinna się wypowiedzieć druga strona, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu. Myślę, że takie rozmowy trwały, trwają w dalszym ciągu i jeżeli obie strony zaakceptują, to również my jako radni nie będziemy mieć nic przeciwko, żeby akurat na ulicy Czarnej taki budynek powstał. Pomysł uruchomienia Centrum Usług Wspólnych. W Radomiu wzbudził sporo e, dyskusji na ostatniej sesji. Nie tyle pomysł samego powołania jednostki, co umiejscowienia go, bo dowiedzieliśmy się, dowiedzieliście się wy w zasadzie podczas e, sesji, jak mówiliście, że no, część pomieszczeń radnych ma właśnie zostać przeznaczona do e, działalności tej jednostki w ratuszu. E, czy prezydent, czy miasto chce zabierać pomieszczenia radnym? Myślę, że to było duże zaskoczenie dla nas. Tak naprawdę, tak jak pan redaktor wspomniał, dowiedzieliśmy się na ostatniej sesji, że jednym z pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Usług Wspólnych dla Edukacji ma być właśnie przeznac pomieszczenie przeznaczone dla e, posiedzeń, klubów czy też e, komisji radnych Rady Miejskiej w Radomiu. Natomiast co do powstania samego Centrum Usług Wspólnych, również mieliśmy kontrowersje. To nie było, oczywiście nie odbywało się na ostatniej sesji Rady Miejskiej, ale my mamy gdzieś takie negatywne doświadczenie, jeżeli chodzi o Centrum Usług Wspólnych, które zostało powołane dla Domów Pomocy Społecznej. Ono okazało się, nazwę to już kolokwialnie, nie wypałem, o czym wielokrotnie informowaliśmy. Rozmawialiśmy na, na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, rozmawialiśmy również na sesjach Rady Miejskiej. Mieliśmy dużo wątpliwości co do powstania kolejnego takiego tworu, ponieważ ja to w, w ten sposób w tej chwili traktuję. Natomiast, Chcieliśmy dać szansę po wypowiedziach prezydenta, po, po wypowiedziach pani Katarzyny Kalinowskiej na jednej sesji. Stwierdziliśmy, że damy szansę, żeby takie centrum usług wspólnych powstało, jeżeli ono ma rzeczywiście pomóc w funkcjonowaniu między innymi takim księgowym, tak to nazwę dla przedszkoli będących w zasobach gminy Miasta Radomia. Daliśmy szansę, a ostatnia sesja pokazała, że najwidoczniej prezydent nie do końca poważnie nas e, traktuje. Bo gdyby nie padło pytanie e, ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Centrum Usług Wspólnych ma być e, umiejscowione, to poza taką ogólną informacją, którą posiadaliśmy, że ma, ma to być oczywiście w ratuszu, no, nie na pewno byśmy się nie dowiedzieli, e, g, które pomieszczenia będą na to Centrum Usług Wspólnych e, przeznaczone. Czyli co, prezydent zabiera te pomieszczenia, czy nie? Prezydent zadeklarował na sesji Rady Miejskiej i w zasadzie zobligował w pewien sposób sekretarza miasta do znalezienia innych pomieszczeń, natomiast ja osobiście jeszcze przeszłam po całym ratuszu ja nie widzę możliwości, jeżeli miały być to dwa-trzy pokoje przeznaczone dla pracowników, ponieważ tam w centrum usług wspólnych ma być zagospodarowanych ponad 20 pracowników. Ja nie widzę innych pomieszczeń, jak pomieszczenia jedno z pomieszczeń radnych Rady Miejskiej w Radomiu ze względu na to, że tych pomieszczeń tam po prostu więcej nie ma. Czyli co, dojdziecie do porozumienia, czy nie? Jeżeli pan prezydent będzie z nami rozmawiał, będzie chęć i wola e, rozmowy, ale rozmowy, a nie dowiadywania się na sesji Rady Miejskiej o planach pana prezydenta, to myślę, że jest szansa, żebyśmy do takiego konsensusu doszli. Czy znaczy, wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości są podobnego zdania co pani, jeżeli chodzi o te pomieszczenia? No to, to oczywiście nawiązanie do y, słów pana y, przewodniczącego Łukasza Podeskiego, który stwierdził, że jemu o pomieszczenia nie chodzi, natomiast chodzi mu o to, że miasto na przykład nie pozyskało środków finansowych na y, funkcjonowanie CUW. Myślę, że wszyscy mamy takie samo zdanie. Ciężko będzie pozyskać środki z zewnątrz na Centrum Usług Wspólnych. My rozmawialiśmy podczas sesji, ale również po sesji, że to było dla nas bardzo duże, duże zaskoczenie odebranie nam jednego z pomieszczeń. Więc mogę powiedzieć, że wszyscy mamy podobne, podobne podejście. Co do tych środków zewnętrznych, o których wspominał przewodniczący naszego klubu, pan Łukasz Podlewski, moim zdaniem ciężko byłoby w tej chwili zdobyć takie środki na, na funkcjonowanie, przynajmniej na rozpoczęcie funkcjonowania takiej jednostki. Dzisiaj zaplanowana jest konferencja prasowa Urzędu Miejskiego, na której ma być przedstawiona koncepcja rozbudowy ulicy Warszawskiej. Czy wy, jako radni, mieliście już okazję? Ją zobaczyć. Ja wstępnie, oczywiście, panie redaktorze, zapoznawałam się z tą koncepcją, natomiast nie ukrywam, że zgł zgłaszało się do mnie bardzo dużo mieszkańców e, ulicy Warszawskiej i ulic e, pobocznych od ulicy Warszawskiej. To, co zgłaszali mieszkańcy, to przede wszystkim e, zapewnienie bezpieczeństwa na ulicy Warszawskiej, bo jest to jednak ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu. E, również prosili o chodzenie. Może być jeszcze większym natężeniem, jeżeli będzie uruchomione oczywiście lotnisko. I pewnie tak będzie. E, prosili Również mieszkańcy poza tym bezpieczeństwem, czyli dodatkowymi świ światłami, dodatkowymi przejściami dla pieszych, również prosili o ścieżki rowerowe, o chodniki, więc ja również nie ukrywam, że czekam na tą e, dzisiejszą konferencję, żeby zobaczyć e, już ostateczną koncepcję, jak ona będzie wyglądała. Zwłaszcza, że, że mieszkańcy o to bardzo prosili. Czy pani zdaniem 76 milionów złotych pozyskanych z Polskiego Ładu wystarczy na przebudowę tej ulicy? Zobaczymy po dzisiejszej koncepcji o tym, po tym, jakie środki planuje na tą inwestycję prezydent miasta, czy też przedstawiciele miasta. Natomiast, panie redaktorze, to są bardzo duże środki. Ja chciałabym to podkreślić, że parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, co roku, w zasadzie kilka razy nawet do roku, te środki do naszego miasta przywożą, informują o tym, o tym mieszkańców. Bo Patrzmy chociażby o tym, co pan wspomniał, lotnisko. To są naprawdę gigantyczne środki. Przebudowa, e, nie wiem, wiaduktu na ulicy Żeromskiego. E, teraz 76 milionów na ulicę Warszawską, no, ale również dofinansowanie do Radomskiego Centrum Sportu. To są naprawdę olbrzymie środki, które są pozyskiwane. Trzeba się z tych środków cieszyć. Jeżeli będzie potrzeba, żeby jakąś kwotę dołożyć, my oczywiście jako radni Prawa i Sprawiedliwości e, podniesiemy rękę za tym, żeby ta ulica Warszawska była przebudowana i żeby mieszkańcom po prostu naszego miasta, ale również przyjeżdżających z innych miast podróżowało się lepiej i bezpieczniej. Zaczęliśmy rozmowę o Hali, o stadionie i o stadionie chciałbym zakończyć, na stadionie chciałbym zakończyć tą rozmowę. Czy jest, bo mówi Pani, że gdyby była taka konieczność... To w jaki sposób na pewno pieniądze na przebudowę ulicy Warszawskiej by się znalazły? Czy znalazłyby się pieniądze na ewentualną budowę trzeciej, przynajmniej trybuny na stadionie? Ale my o tym rozmawiamy cały czas, panie redaktorze. Ja jestem członkiem Komisji Doraźnej do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu. My cały czas rozmawiamy, pytamy i jesteśmy gotowi do tego, żeby dołożyć nawet z budżetu miasta, chociaż tych pieniędzy rzeczywiście bardzo dużo było dokładanych, mnóstwo aneksów podpisanych i już wiemy dzisiaj, że aneks Będą następne. Natomiast dla nas, dla przedstawicieli Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, oddanie dwóch trybun to za mało. Gibice, mieszkańcy naszego miasta, ale również my, ja, my radni, oczekiwaliśmy, oczekujemy i oczekiwaliśmy oddania przynajmniej trzech trybun. Szkoda, że na dzisiaj jest taka koncepcja um, przedstawiona przez pana prezydenta. Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać. Jest jeszcze chwilę czasu, ponieważ stadion ma być oddany do końca tego roku. My deklarujemy, że um, jeżeli będzie taka wola ze strony prezydenta, um, my jesteśmy gotowi, żeby dołożyć um, środki, przynajmniej w tym stanie takim surowym, jedną z trybun wybudować. Ale z drugiej strony, skąd przesunąć te pieniądze, skoro wiemy, że budżet jest bardzo napięty, jak to sami mówili. Się. Jest napięty, no ale mimo wszystko tych przesunięć w ciągu roku wykonujemy co najmniej kilkanaście. kilkanaście w zasadzie co sesja to doku, dokonujemy takich przesunięć. No trzeba się spotkać, usiąść z panem prezydentem, spojrzeć jeszcze raz na budżet, zobaczyć gdzie możemy poszukać ewentualnie środków. Z jakich ewentualnie inwestycji zrezygnować? Inwestycji zrezygnować, albo skąd pozyskać środki, bo, panie redaktorze, środki zewnętrzne to nie tylko środki z budżetu państwa. Mamy również samorząd województwa mazowieckiego, mamy projekty unijne. Trzeba szukać jeszcze środków również e, z samorządu województwa. I, ale trzeba też o tym oczywiście rozmawiać. Czyli przede wszystkim dialog na to, na to chcecie postawić. Dialog w tej jak najbardziej. Katarzyna Postuszka-Chrobotowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu, a także radna Prawa i Sprawiedliwości była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Chciałabym jeszcze, panie redaktorze, jeżeli mogę, ponieważ zbliżają się święta, chciałabym wszystkim mieszkańcom naszego miasta złożyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych, zdrowia, pogody, ducha i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.